Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was na naszym kolejnym spotkaniu na gorzkich żalach i rozważaniu pasyjnym. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z Wami, zanim będę cierpiał. Tematem naszego poprzedniego rozważania była liturgia słowa. Przytaczałem wówczas słowa papieża Franciszka, który nawiązując, że także klękanie jest sztuką, to znaczy wykonywać je należy z pełną świadomością jego symbolicznego znaczenia i potrzeby. I że jeśli to wszystko dotyczy tego prostego gestu, to o ileż bardziej celebracji słowa. Papież napisał, jakiej sztuki mamy się nauczyć w głoszeniu słowa, w słuchaniu go, w czynieniu go natchnieniem naszej modlitwy, w czynieniu go życiem. To wszystko zasługuje na najwyższą troskę. Wspominałem również teksty biblijne, które mówią o Słowie Bożym, o tym, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, że Bóg, wypowiadając zawsze jakiekolwiek słowo, nigdy nie wypowiada bez pokrycia. Bóg rzekł i stało się. Wspominałem również fragment z księgi proroka Ezechiela, kiedy Pan posłał Ezechiela, aby prorokował do kości. I wówczas, kiedy prorokował, patrzyłem, a oto pojawiły się na nich ścięgna, oblekły się ciałem i z wierzchu pokryła je skóra. Prorokuj do ducha, prorokowałem zgodnie z nakazem i wstąpił w nich duch. Wspominałem również fragment z księgi proroka Jeremiasza, gdzie mając na uwadze, że w narodzie wybranym życie i kult gdzieś rozeszły się, Bóg poprzez proroka Jeremiasza powiedział: tylko to im nakazałem, tylko to im nakazałem, słuchajcie mojego głosu, a ja będę waszym Bogiem. Wy zaś będziecie moim ludem. Idźcie dokładnie tą drogą, którą wam nakazałem. Otóż cała liturgia opiera się na słuchaniu Słowa Pańskiego. To jest najważniejsze. Tak, najważniejsze w liturgii jest słuchanie Słowa Pańskiego. Ale nie chodzi tylko o takie słuchanie, które jest wysłuchaniem. Ale właśnie o takie słuchanie, które staje się ciałem, staje się konkretną rzeczywistością w naszym życiu. Przywoływałem również fragment z ogólnego wprowadzenia mszału rzymskiego, gdzie w 28 punkcie jest napisane: msza święta składa się jakby z dwóch części, mianowicie z liturgii słowa i z liturgii eucharystycznej, które tak ściśle łączą się ze sobą, że stanowią jeden akt kultu. Nie da się tego w żaden sposób rozdzielić. Są dwa stoły, stół słowa i stół Eucharystii. I chociaż są rozdzielne, to jednak są tak mocno ze sobą zjednoczone, że nie da się ich rozdzielić. Dlatego wszyscy winni z szacunkiem słuchać czytań Słowa Bożego, które jest najważniejszym elementem liturgii. Wspominałem również i zachęcałem do udziału w kręgu biblijnym. Zapraszam. W każdy czwartek po wieczornej mszy świętej wspólnie siadamy, czytamy, rozważamy Słowo Boże i dzielimy się tym Słowem. Bo jak powiedział święty Hieronim, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. A więc czytanie, poznawanie, dzielenie się jest jednocześnie
poznawaniem samego Chrystusa. Wspomniałem również o tym, że może warto byłoby taką wspólnotę diakonia słowa w naszej parafii powołać do życia. Taki dzień jak dzisiaj, Niedziela Palmowa, kiedy czytana jest pasja z podziałem na rolę. Myślę, że jest pokazaniem, jak jest to ważna potrzeba i konieczna wspólnota. By móc jeszcze piękniej wygłaszać to słowo, które Bóg kieruje do nas. Siostry i bracia, to jest nasze ostatnie spotkanie w czasie tych nabożeństw gorzkich żali. Ostatnie nasze rozważanie. I w czasie tego rozważania chciałbym zatrzymać się nad liturgią eucharystyczną. Od czasu do czasu będę wracał do liturgii słowa, ale właśnie dlatego, że liturgia słowa i liturgia eucharystyczna są tak ze sobą mocno zespolone, że nie da się ich rozłączyć. A więc liturgia eucharystyczna. W Piśmie Świętym jest wiele wydarzeń, które zwiastują, są zapowiedzią ustanowienia Eucharystii. Pierwszym takim fragmentem jest fragment z Księgi Rodzaju, z rozdziału 14, gdzie jest mowa o ofierze Melchizedeka. Otóż Melchizedek to jedna z najbardziej tajemniczych postaci biblijnych. Na kartach Starego Testamentu są tylko dwa miejsca, w których jest wspomniana ta postać. To właśnie Księga Rodzaju, rozdział 14 oraz Psalm 110. Kim był ów bohater, który jest niezwykle ważny zarówno dla tradycji żydowskiej, jak i dla tradycji chrześcijańskiej? Melchizedek, Malki-Cedek. W języku hebrajskim imię to znaczy mój król jest sprawiedliwością. I podstawowy fragment, jak wspomniałem, to jest rozdział 14 Księgi Rodzaju, 3 wersety, gdzie jest mowa właśnie o Melchizedeku w kontekście pewnych wydarzeń związanych z Abramem. Otóż żyjący w pokoju ze swymi sąsiadami Abram staje się nieoczekiwanie uczestnikiem konfliktu zbrojnego. Musi ratować swego bratanka Lota, który został napadnięty i uprowadzony wraz ze swoją rodziną i całym swoim mieniem. Abram, pomimo niebezpieczeństwa, postanawia uwolnić swojego bratanka. Wybrał sobie 318 najbardziej doświadczonych spośród służby swego domu i udało się, by uwolnić Lota. Staje do walki z napastnikami, wierząc, że Bóg uchroni go od nieszczęścia. I rzeczywiście wygrywa. Uwalnia Lota, jego rodzinę. I kiedy wraca drogą królewską do Hebronu po odniesionym zwycięstwie, spotyka na swojej drodze tajemniczą postać. Tak opisuje to wydarzenie Księga Rodzaju. Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. W opisie tym Melchizedek jest ukazany jako król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego. W Psalmie 110 możemy przeczytać takie słowa: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Natomiast w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, ta postać jest wspomniana 8 razy. Między innymi w 7 rozdziale: bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma początku dni ani też końca życia. Podobnie do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.
Otóż Melchizedek jest bardzo mocno osadzony w tradycji żydowskiej, świątynnej. Opis ukazuje Chrystusa jako prawdziwego i wiecznego kapłana. Nie z zewnętrznego przepisu, ale z mocy niezniszczalnego życia. To właśnie On, Jezus, jest kapłanem na wzór Melchizedeka, stając się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. W tym przytoczonym fragmencie z Księgi Rodzaju Melchizedek wychodzi na spotkanie z Abrahamem z chlebem i winem. To jest ta ofiara, którą mu składa. I właśnie ta ofiara jest zapowiedzią ofiary doskonałej, jaką Chrystus złożył. Również w liturgii Kościoła postać Melchizedeka jest wspominana. Na przykład w kanonie rzymskim, a więc w pierwszej modlitwie eucharystycznej, tuż po sakramentalnej konsekracji chleba i wina, kapłan wypowiada takie słowa. Raczy wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć. Podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą ci złożył najwyższy twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Kolejną figurą, obrazem, zapowiedzią tej uczty, którą Chrystus ustanowił poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, jest uczta paschalna. Otóż przekazy Nowego Testamentu wyraźnie podkreślają, że ostatnia wieczerza, którą Jezus spożył ze swymi uczniami w przeddzień swej męki i śmierci krzyżowej, była wpisana w celebrację Paschy świętowanej corocznie przez Żydów. Ta Pascha, uczta paschalna, składała się z czterech części. Otóż pierwsza część obejmowała odmówienie przez przewodniczącego uczty, a był nim zawsze najstarszy ojciec, modlitwy zwanej kidus, czyli poświęcenie, po której wypijano pierwszy kielich wina, noszący nazwę od wspomnianej modlitwy. Druga część rozpoczynała się od spożycia chleba umoczonego w sosie haroset. Następnie jeden z najmłodszych uczestników uczty zadawał pytanie o znaczenie tej nocy. Czym ta noc różni się od innych? I wówczas przewodniczący, najstarszy, opierając się na fragmencie z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 26, odpowiadał, wygłaszając Hagadę. Ale co jest istotne w tym wygłoszeniu? Mianowicie należało ją tak wygłosić, aby uczestnicy tej uczty paschalnej jakby czuli, że to dzieje się tu i teraz. Tu nie chodziło tylko o samo opowiedzenie, ale o takie opowiedzenie tego, aby mieli świadomość, że uczestniczą w wyjściu z ziemi egipskiej, że wędrują przez pustynię i zdobywają ziemię obiecaną. Po Hagadzie odmawiano mały hallel i wypijano drugi kielich wina, który nosił nazwę Haggadach. Trzecia część obejmowała właściwy posiłek, którego najważniejszymi pokarmami był przaśny chleb i mięso baranka paschalnego. W czasie posiłku trwała rozmowa o znaczeniu święta na cześć tej uczty paschalnej. Kończono tę część uczty paschalnej kończono wypiciem kolejnego kielicha, barakach. To był kielich błogosławieństwa. I wreszcie ostatnia część uczty paschalnej obejmowała śpiew wielkiego hallelu oraz wypicie czwartego kielicha wina. Kiedy czytamy przekazy ewangeliczne, to okazuje się, że w żadnym z nich nie pojawia się żadna wzmianka na temat spożywanego baranka.
jest ten brak wzmianki o zabiciu baranka paschalnego, którego spożywano w czasie uczty paschalnej, jest jakby wskazaniem, że tym barankiem w czasie tej jedynej, niepowtarzalnej paschy, nie paschy już na tylko wzór żydowski, ale paschy Jezusa Chrystusa, jest sam Chrystus. Niepotrzebny był inny baranek, bo tym barankiem w czasie ostatniej wieczerzy był sam Chrystus. Józef Ratzinger powiedział takie słowa: dał siebie samego jako prawdziwego baranka, ustanawiając w ten sposób swoją własną paschę. Kolejnym ważnym wydarzeniem, które zwiastuje ustanowienie Eucharystii, jest manna. W Księdze Wyjścia, w rozdziale 16, kiedy Izraelici zaczęli szemrać, bo zaczynało brakować im pożywienia, mówili: obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. I wówczas Pan powiedział do Mojżesza: oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu. I będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Zgodnie z opisem zawartym w Księdze Wyjścia, manna była pożywieniem spadającym z nieba, podarowanym Izraelitom przez Boga w czasie ich wędrówki do ziemi obiecanej. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 10 nazywa mannę pokarmem duchowym. Sam Jezus odwołał się właśnie do manny, kiedy po rozmnożeniu chleba zaczął wypowiadać słowa: ja jestem chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. W Nowym Testamencie takie najważniejsze to dwa opisy rozmnożenia chleba, które możemy znaleźć w każdej Ewangelii synoptycznej. U świętego Jana jest mowa tylko o jednym rozmnożeniu. I Jezus, rozmnażając chleb, chce ukierunkować wszystkich na to, co miało stać się w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy ustanawiając Eucharystię, powiedział po swoim zmartwychwstaniu: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ustanowienie Eucharystii to nic innego jak pozostanie Jezusa z nami aż do skończenia świata, pod postaciami białego chleba. Siostry i bracia, ważne jest, by mając na uwadze Eucharystię, tą liturgię liturgii, żeby mieć na uwadze, z czego to wszystko wynikało, jakie były zapowiedzi biblijne tego, co stało się w Wielki Czwartek, kiedy Jezus powiedział do swoich uczniów: gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami. Papież Franciszek napisał: do wieczernika nie wchodzi się inaczej, jak tylko przyciągającą mocą jego pragnienia, by spożywać z nami paschę. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Przywołał również papież Franciszek 7 punkt Konstytucji o liturgii. Liturgia jest kapłaństwem Chrystusa, objawionym i danym nam w Jego pasrze,
uobecnionym i działającym dzisiaj poprzez znaki dostrzegalne. Woda, olej, chleb, wino, gesty, słowa. Aby Duch Święty, zanurzając nas w misterium paschalnym, przemieniał całe nasze życie, upodabniając nas coraz bardziej do Chrystusa. I w dalszym fragmencie papież napisał: spotkanie z Bogiem nie jest owocem indywidualnego, wewnętrznego poszukiwania Go, ale jest wydarzeniem podarowanym. Poprzez nowy fakt wcielenia możemy spotkać Boga, który na ostatniej wieczerzy posuwa się do tego, że chce być przez nas spożywany. Jakże mogłoby się nam przytrafić to nieszczęście, że umknęłaby nam fascynacja pięknem tego daru. Siostry i bracia, żeby Chrystus stał się dla nas tym właśnie darem, tym pokarmem, kawałkiem białego chleba, wpierw musiał umrzeć. To jest owoc Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Dlaczego o tym wspominam? Śmierć w życiu każdego, kto doświadczył jej, mając na uwadze bliskich, jest czymś trudnym, bolesnym. Czymś, obok czego nie da się przejść obojętnie. Kiedy więc Jezus w czasie każdej Eucharystii mówi: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, a w nas nie ma pragnienia, by Go przyjąć, to tak, jakbyśmy mówili Jezusowi: Twoja śmierć nie jest dla mnie aż tak ważna, żeby zawsze być gotowym na przyjęcie Twojego ciała. Twoja śmierć nie jest dla mnie tak ważna. Czyż nie jest to dramat człowieka? Dramat wynikający z tego, że nie docenia tego, co Chrystus dla nas uczynił. Bardzo często przy różnych okazjach wspominam, że istotą Eucharystii nie jest to, żeby przyjść, posiedzieć, posłuchać. Ale istotą Eucharystii jest to, by spożyć z Jezusem Paschę. Pragnienie Eucharystii, ale nie tylko uczestniczenia w niej, ale spożywania ciała Pana Jezusa. Kiedy czytałem te słowa papieża Franciszka, jakże mogłoby się nam przytrafić to nieszczęście, że umknęłaby nam fascynacja pięknem tego daru, przypomniał mi się fragment z Księgi Liczb. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył nam się już ten pokarm zerny. To jest chyba największy dramat człowieka, kiedy Eucharystia staje się czymś, co człowiekowi się już uprzykrzyło. Tak, przez całe życie spożywamy ten sam biały kawałek chleba, ale zarazem z nową jakością, bo przyjmujemy prawdziwego i żywego Boga. I zachwycenie się tym pięknem tego daru jest drogą do tego, by otworzyć się na te słowa, które Jezus mówi w czasie każdej Eucharystii: bierz i jedz. Trzeba te słowa konsekracji usłyszeć w liczbie pojedynczej. Jezus mówi nie do wszystkich, albo nie tylko do wszystkich, ile mówi bezpośrednio do mnie. Bierz i jedz, bo dlatego zaprosiłem cię na tą ucztę. I żeby ten pokarm był dla ciebie gotowy, oddałem za ciebie życie. Siostry i bracia, a więc to słuchanie,
które jednocześnie jest przełożeniem na życie. Słucham słowa, które staje się w moim życiu postawą gotowości, by za każdym razem, kiedy idę na Eucharystię, przyjąć Chrystusa w Komunii Świętej. Ale co jest też ważne, by ten zachwyt nad pięknem Eucharystii budował w nas pewne właściwe postawy. Papież Franciszek mówił, że klękanie jest sztuką, że słuchanie Słowa Bożego jest sztuką. Ale czy przyjmowanie Chrystusa nie winno być również swego rodzaju sztuką? Sztuką wyrażającą się w czułości i dostojeństwie? Tym bardziej, myślę, ta sztuka jest ważna w odniesieniu do przyjmowania Jezusa w Komunii Świętej na rękę. Pamiętam, kiedyś zwróciłem pewnej osobie uwagę, jak należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. Że na dwie ręce. Trzeba je złożyć jedna pod drugą, aby kapłan mógł złożyć na dłoni i dopiero spożyć. Ta osoba przyjmowała na jedną rękę. Od tego momentu nie przystępowała już do Komunii Świętej u mnie. Przychodziła do innego kapłana. Mimo, że do mnie miała bliżej. Ta sztuka przyjęcia Chrystusa na rękę jest również czymś niezwykle ważnym. Ale tylko wówczas ona może zrodzić się w nas, jeśli zachwycimy się pięknem tego daru, który Chrystus nam daje. Temat Eucharystii jest tak bogaty. Można byłoby jeszcze mówić. Czas nagli. Trzeba kończyć. I to, co chciałbym, aby zostało z tych naszych spotkań, to właśnie świadomość tego, że Eucharystia jest jedynym niepowtarzalnym spotkaniem człowieka z Bogiem. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami. I przy tej okazji chciałbym was wszystkich zachęcić do udziału w Triduum Paschalnym. Triduum Paschalne to taka jedna wielka Eucharystia. Rozpoczyna się znakiem krzyża w Wielki Czwartek, kończy się znakiem krzyża w czasie liturgii Wigilii Paschalnej. Dzięki temu możemy jeszcze lepiej, głębiej zrozumieć, czym jest każda Eucharystia, ta, którą codziennie sprawujemy na ołtarzach naszych kościołów. Niech to pragnienie nieustannie nas wypełnia i niech będzie odpowiedzią na pragnienie Jezusa. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Amen.